Wielka głowa, długi jęzor, brak stawów, lewitacja kończyn, wielkie białe stopy. Elitarny przeciwnik? Boss? Błąd. To nasz cudowny, poczciwy, 21-letni Rayman. Początki serii sięgają 1992 roku, gdy młody, wówczas 20-letni projektant gier komputerowych w firmie Ludimedia, Michel Ancel, zaczyna pracę nad dwuwymiarową platformówką na konsolę piątej generacji. W 1995 roku Rayman trafia do sklepów, a niedługo później firma zmienia nazwę na Ubisoft Montpellier. Jest to ich drugie dzieło, pierwszym bowiem był cieszący się umiarkowaną popularnością Action Soccer na MS-DOS-a, który zapremierował w tym samym roku. Jak już mimochodem wspomniałam, Rayman to dwuwymiarowa platformówka. Początkowo planowana była jako gra dla dwóch graczy przy jednym SNESie. Nintendo jednak wywinęło numer, nie wywiązując się z obietnicy przystawki CD-ROM, toteż ostatecznie produkt ukazał się na Atari Jaguara jako cartridge, później został zapakowany na CD i przeportowany na PSX-a, MS-DOS-a i Sega Saturn. Fabuła gry może nie jest górnolotna, ale z pewnością wprowadza pewne urozmaicenie w namnażanej ilości zamków i księżniczek. Otóż bajkowy świat rządzony jest przez wielkiego protona, którego władza zapewnia pokój i spokój. Zasłona lenistwa zostaje jednak przerwana za sprawą pana mrocznego, który pod osłoną ciemności porywa protona, a jego małych, bezbronnych towarzyszy, elektrony, zamyka w klatkach. Zamiast jednak ich chronić, rozrzuca klatki po wszystkich krainach. Zadaniem Raymana jest więc ich odnalezienie i uwolnienie prawowitych mieszkańców tych ziem. W trudnym zadaniu pomaga mu urokliwa wróżka Betilla, obdarzając go nowymi mocami. Blondynek swą przygodę zaczyna w Dream Forest, najprzyjaźniejszym miejscem z sześciu krain do przebycia. Tam uczy się takich podstaw jak posyłanie pięści w stronę wroga, łapanie się krawędzi i bujanie się na podniebnych kręgach. Podsumowaniem przebytej drogi jest walka z wielkim moskitem. Po niej Rayman trafia do Bandland, muzycznej krainy, w którym każda nutka jest nieprzychylnie nastrojona. Betilla na szczęście uczy Raymana, jak uczynić z włosów helikopter, to pomaga mu pokonać złowrogi saksofon. Kolejne wyzwanie to podróż przez Blue Mountains. Bossem tej krainy jest Mr. Stone, a w nagrodę za jego pokonanie bohater otrzymuje od Betilli zdolność biegania. Przydaje mu się ona w kolejnej krainie. Picture City. Podróżując między sztalugami i pędzlami, obrazami natury wszelakiej, Raymana atakuje Space Mama. Pan Mroczny porywa Betillę. Kolejne są Caves of Scops, rządzone przez Wielkiego Skorpiona. Następnie bohater trafia do ostatniej krainy, Candy Chateau. Tam wśród cukru spływającego ze ścian i sufitów mierzy się z samym Panem Mrocznym i własnym cieniem. Aby jednak do tej walki doszło, Rayman musi uwolnić wszystkie elektrony we wszystkich krainach. Gra nie należy do najprostszych. Umrzeć można na wiele różnych sposobów. Dotknięcie wroga odbiera nam kawałek życia. Wpadnięcie do wody kończy się natychmiastowym utopieniem. Nie trudno także wpaść w otchłań, a wrogów bywa mnóstwo. Wszędzie. Głównymi znajdźkami w grze są Tinks, przypominające kropelki wody. Uzbieranie 100 daje Raymanowi nowe życie. W razie przegranej protagonista traci wszystkie tingi wyzbierane na mapie. Gdzieniegdzie napotkamy także magika. Za określoną sumę tingów wpuści on nas do bonusowej planszy. Te zazwyczaj wymagają znacznie więcej zręczności niż standardowa rozgrywka. W nagrodę za ich przejście otrzymujemy życie. Ciekawostką jest Rayman Gold, wydana w 1997 roku rozszerzona wersja gry na MS Windows. Tym razem wprowadzono nieco usprawnienie utrudnień w zakresie plansz, kilka specjalnych eventów i statystyki. Ponadto dołączone zostało oprogramowanie Rayman Designer. Dzięki niemu użytkownicy mogli tworzyć własne plansze, a następnie dzielić się nimi przez internet. Rayman odgrzany został ponownie w 1998 roku za sprawą Rayman Forever. Poza Raymanem Gold użytkownicy otrzymali 40 fanowskich leveli i dodatkową zawartość.
Kolejne bundle to ekskluzywny dla Francji Rayman Collector z 99 roku, wszystkie levele powyżej plus 60 świeżutkich prosto od Ubi. Rayman ekskluzywny dla Holandii, posiadał te same facilities, zaś kolejne levele dodane zostały we francuskim Rayman Sans Niveau. Z innych portów wymienić można wersję na Game Boy Color z klimatem Raymana 2 oraz kartridż na GBA ze znacznie uproszczonym gameplayem. Jeszcze prostsza wersja wyszła na DSiWare. A wy pamiętacie jeszcze te wyłamane pady, pierwsze przekleństwa padające z ust niewinnych was, pierwsze frustracje i ciągłe masochistyczne powroty? Piszcie w komentarzach, jak wspominacie bezstawowego blondaska. I nie zapomnijcie zasubskrybować. Wkrótce kolejne materiały. Cześć!